My, czyli mój kowac. Wczoraj nie powiedziałam tego, dzisiaj właśnie Wam dopowiadam. Śmieszne jest to, że w tych miejscowościach, te miejscowości są tak małe, że wszyscy tutaj się znają. I na przykład stoi sobie taki policjant, zatrzymał się na łapankę i wszyscy do niego trąbią albo machają, albo coś w tym stylu. Nikogo nie zatrzymuje, wszyscy po prostu szczęśliwi. Taką policję to można mieć w kraju, no nie powiem, nie powiem. Zatrzymaliśmy się tutaj ze względu na to, że w okolicy jest Park Narodowy Biogradzka Góra, do którego chcieliśmy zajechać, żeby podziwiać ponownie piękne odcienie jeziora. Ale nie spodziewaliśmy się, że to miasto ma tyle ciekawostek. I pierwsza z nich. Jesteśmy ponad 800, prawie 820 metrów nad poziomem morza i jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie na tej wysokości uprawia się kukurydzę w Europie. I podobno są tutaj bardzo, ale to bardzo żyzne gleby, które sprzyjają tym uprawom. No to czas na drugą ciekawostkę, którą jest, skąd wywodzi się nazwa miasta i dlaczego właśnie tutaj w głębi kraju wybudowano to miasto i założono osadę. Już Wam spieszę z tłumaczeniem. Jesteśmy, tak jak wspomniałam, 820 metrów nad poziomem morza, w głębi kraju, gdzie największe miasta w tamtych czasach, no nie mogę, nie nagram tego chyba. Cały czas ktoś trąbi, ktoś macha. No dobrze, lecimy dalej. Największe osady powstawały nad Adriatykiem. A tutaj niespodzianka, głąb kraju. Dlaczego? Ponieważ w okolicznych górach są podobno bogate złoża srebra. I powstała tutaj pierwsza menita, w której powstały pierwsze serbskie monety. I teraz druga część ciekawostki, czyli nazwa miasta, mój Kowac. Kowac, a w sumie Kowacz, to kowal. Więc możemy sobie teraz dopowiedzieć, dlaczego tak nazwano to miasto. No i teraz ostatnia, trzecia ciekawostka, z której najbardziej są dumni mieszkańcy, czyli mówimy tutaj o roku 1916, kiedy wybuchła tutaj ogromna bitwa z wojskami Austro-Węgier, w której mieszkańcy obronili tutaj okolice. Podobno okazali się tak waleczni i tak wytrwali i tak bojowo nastawieni, że nawet jakiś podobno sławny dowódca Austro-Węgier opisywał właśnie tutejszych mieszkańców za ich walkę, za ich morale, za ich dostojność, za wszystko, co zrobili, aby tylko obronić tutejszą ziemię. I między innymi właśnie stoi tutaj ten pomnik, który jest właśnie ku pamięci osobom, które walczyły i zmarły podczas tej zginęły podczas tej wojny. Wydaje mi się, że wizytówką tego miasta jest właśnie ten kościółek oraz opuszczony hotel. Aktualnie opuszczony, bo nie widać przy nim ani jednej żywej duszy, ponieważ po wpisaniu nazwy miasta w Google zawsze wyskakują te dwa obiekty, więc wydaje mi się, że są takie a la wizytówki. Ale dlaczego o tym kościółku chciałam powiedzieć? Ponieważ został on wybudowany na cześć poległych osób podczas wspomnianej przeze mnie bitwy, więc widać, jak mieszkańcy są dumni ze swojego wojska, za odwagę i za zwycięstwo.
Ale znalazłam super kadr. Zobaczcie, jak tutaj to słońce się odbija, promienia. A mówią nie pod słońce, a pięknie to wygląda. Dobrze, ale ja nie o tym. Ogólnie Wojkowac to jest bardzo mała mieścinka, gdzie każdy każdego zna. Jak łatwo to rozpoznać? Ponieważ wszyscy na siebie trąbią. To w Czarnogórze jest norma. Jeżeli jest mała miejscowość i wszyscy się znają, to oni non-stop trąbią i sobie machają, co jest urocze w sumie. Ale, o czym chciałam jeszcze powiedzieć. To, że Wojkowac jest małym miastem, to jest też nazywanym taką czarnogórską Szwajcarią. Porównanie jest, nie wiem czy słuszne, ale nie byliśmy w Szwajcarii, musimy pojechać, to Wam powiemy, czy jest słusznie. W każdym razie jest na pewno bardzo urocze, jest tutaj cicho i co jest na duży plus, ceny w restauracjach. Ceny w restauracjach są idealne wręcz. Za danie można zapłacić 4-5 euro, za bardziej wymyślne powiedzmy 6-7, więc naprawdę super. Ale przy okazji porada praktyczna, jeżeli zobaczycie w menu w Czarnogórze kebab, to nie jest kebab nasz. Nie zdziwcie się, że dostaniecie cevapici, czyli takie podłużne kotleciki mielone. Fotka się gdzieś tutaj na pewno pojawi. A jeżeli zamówicie hamburgera, to zgadnijcie, czy dostaniecie takiego, jak myślicie, hamburgera? Werble? Oczywiście, że nie. Dostaniecie takiego płaskiego, dużego kotleta. Zdjęcie też się tutaj zapewne pojawi. Więc uważajcie, co zamawiacie, bo możecie się po prostu zdziwić. A oprócz tego jeszcze, co chciałam powiedzieć, Wojkowac jest fajną bazą wypadową, jeżeli chodzi o góry. I podobno można tutaj uprawiać z powodzeniem sporty zimowe. Oraz z tego względu, że jest tutaj tara, można rozpocząć rafting. Jest ona tutaj spokojna, więc jest to odcinek zapewne dla osób początkujących. I chyba tyle z tych ciekawostek wszystkich o Wojkowac. Naprawdę zdziwiliśmy się, że ta miejscowość ma tak bogatą historię i jest tak ciekawa. I cieszymy się, że tutaj trafiliśmy. I w takim razie żegnam się z Wami. Dzisiaj ja sama, bez Pawła. Paweł lata i gdzieś nagrywa coś, a jeszcze będziemy nagrywać Morganem, ponieważ jeszcze nie ma zachodu słońca, więc lecę, żeby polotać. I w takim razie do następnego, do usłyszenia, kochani. Bawcie się dobrze i buziaki dla Was. Bye! Dziś miasto rozwija swoje walory turystyczne dzięki przyrodzie. Alpiniści z całego świata przyjeżdżają tu, aby podbić szczyty gór Belasica i Sinjawina, a w okresie zimowym roi się od zwolenników białego szaleństwa, czyli nart i snowboardu. W górach Sinjawina, na wysokości 1477 m nad poziomem morza, znajduje się jedno z najgłębszych jezior Czarnogóry – jezioro Zabojsko. Głębokość do 19 metrów. Jezioro jest idealne dla wędkowania, a okolica sprzyja pieszym wędrówkom.